Za chwilę specjalnie dla Państwa w Kałuszynie. Najnowsze przygody najstarszej rodziny Kresojaków. Witajcie. Mietek. Raz i dwa. Mietek. Co ty taki jakiś odmieniony dzisiaj? Odmieniony, bo muszę powiedzieć wam, że ja całkiem zmienionym człowiekiem jestem. Można tu więcej, bo coś się mało zrobiło. Bo ja się zmieniłem teraz bardzo, słuchajcie. Ja ostatnio tyle się naczytałem o tej szkodliwości picia alkoholu, że postanowiłem z tym skończyć. Co ty, czy skończyłeś z piciem? Nie, z czytaniem. I teraz jestem innym człowiekiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Inny człowieku, a co ty za przysiody wyczyniasz? Nie przysiody, tylko przysiady. Przysiady to. Przysiady. Bo trzeba się nie śmij się, bo Polacy na kaleku wyrastają. I w radiu mówili, że trzeba ćwiczyć. I ja zacząłem. Dzisiaj rano, słuchajcie, robiłem już ten. Jogging. No. Jogging. Jogging. Nie, nie, pisze się jogging, czy to się jogging. Kista czort. No. Jogging? Tak. Cholera, zwolonko. Wala, a ty co robisz? Wala. Halo. Halo. Że co ty robisz? Jak co? Jogę ćwiczę. A, jogę. Nie, jogę ćwiczysz. Co? Pisze się jogę, a czyta się jogę. Nie? Nie. No. Ty, a na uszach co masz? Co? Słuchawki bezprzewodowe. Cię, jak? Ty bezprzewodowe masz? Bezprzewodowe. A skąd ty wzięła bezprzewodowe? A twoje, z twojej szafki wzięłam. Jak z mojej szafki? Jak ja, to ja bezprzewodowych słuchawek nie miałem. No to odcięłam przewód i teraz masz. Bezprzewodowe. Możesz zaśpiewać za twoim przewodem, złączył się z narodem, proszę. No, toż to babko obcięło przewód, młody. Witajcie, co? Może witajcie, no mama. Kabla mi obcięła, no. O kurtka! Co ty taki zmachany jesteś? Co? A, bo zaoszczędziłem 4 złote! O! No. 4 złote zaoszczędził? To prawie na piwo będziesz miał. Będzie, nie? Co? A jak żeś zaoszczędził? A biegłem z autobusem. No, ten. Słuchajcie, bo mam problem. No. Nie znacie jakiegoś dobrego weterynarza? Weterynarza? No. A co, będziesz się leczył? Nie, bo facet od Polaka sprawdzał moją pracę domową i powiedział, że tu jest tyle byków, że trzeba weterynarza zatrudnić. Ale nie znam. Nie, tak, ale to jest niesamowite, wreszcie. Jak to jest możliwe, żeby jeden człowiek tyle błędów narobił? A gdzie tam jeden? Ojciec mu pomagał! Ja dla mojego dziecka wszystko. No. Czekaj, wreszcie, bo ty, nie, czekaj, ty się chwaliłeś, że ty zająłeś pierwsze miejsce na olimpiadzie polonistycznej. No? O! Pierwsze miejsce na olimpiadzie polonistycznej, mój syn, brawo. No ale jakim cudem? Brawo! Nie żadnym cudem, proszę popa, normalnie, no przecież miałem szczęście. No ja. Przyszłem wcześniej, patrzę się, pierwsze miejsce było wolne, to zająłem! Tak. Normalnie pierwsze... Jest spryciarz, nie? Moja krew, to po mnie wszystko tak. O ludzie! Co? O ludzie! To z biologii też, pała? Jak to z biologii? Z biologii? Co? No pałę ma! Ty masz z biologii pałę? Ty dziecko od korzenia oderwane wiejskiego? W gnojówce kąpane całe życie? Tak, ale grzyby mi nie podeszły! Ja ci nie podeszły tak! No grzyby, o! Jest pytanie o grzyby, o! Pytają, tak! Które grzyby są jadalne? Pytają. Jezu, takie łatwe miałeś? No tak. I co napisał? Odpowiedział tylko: wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko raz. No i dobrze napisał. Dobrze, no. Czepiają ci nauczyciele. Biolog, tak dobrze. Raz się urodzony. Następne pytanie z biologii. Jaka jest najmniejsza część organizmu ludzkiego? Najmniejsza to jest ten. Z biologii, bo to pamiętam. Tak, komórka. Nie wysilaj się. Napisał tak. Najmniejsza część organizmu ludzkiego to jest palec. No to bo to no przecież palec, mały palec u człowieka jest najmniejszy. Nieprawda. Nieprawda. U popa co innego jest mniejszego. A co? Jajco. Jajco też. Ej, ale to widzę,
Historię też masz w małym palcu, gościu. Co jest to? Ty nie lubiłeś historii, też masz pałę? Tatusiu, nie, to przez kolegę akurat. Jak przez kolegę? No przez kolegę, bo to kolega wymyślił, żeby zaprosić pod prysznic historyczkę i rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem pokazać. Czekaj, historyczkę? Ale czy historyczkę, czy historyczkę? No bo to historia taka, że była, że ja byłem Urlik von Jungingen. Co? I jak żeśmy jej pod prysznicem dwa na giemecie pokazali, okazało się, że to historyczka jest. A nie historyczka. Ja Urlik! Ty miecza swojego i pokazałeś na niego? Ty Bóg opuścił chyba. Historii, tak. Żeby jeszcze się było czym chwalić. A tu wstyd na pół wsi będzie. Ty tumani jeden, nic nie umiesz. Jeszcze miecz, tylko umiesz miecz pokazać. Wielka mi sztuka. Powiedz na pytanie mi odpowiedz ostatni raz. Bo to wszyscy wiedzą. W którym roku była bitwa? Po tym. No, to ci Polacy z tymi. Z pogotowia się bili. Pod Grunwaldem. W którym roku bitwa pod Grunwaldem była w którym roku? A jakieś koło ratunkowe jest? Koło pieca jest. Co? Koło pieca jest mój pasek. Przynieś mi to, zaraz będę koło. Co, ty chcesz z dzieckiem takimi metodami średniowiecznymi walczyć? No co ty? Dobra, chodź tu. Masz szczęście, osoba duchowna jest. Jutro ci dopiero wleję. Ostatnią szansę masz. Albo pół na pół, albo telefon do nieprzyjaciela. Co wybierasz? Pół na pół. No to pół na pół. No. Bitwa pod Grunwaldem była... Pół na pół. Pół na pół. 705. No. 705, czyli bitwa pod Grunwaldem pół na pół była w 352 i pół roku. Głupszy niż młodszy jesteś. Ja mądry jest, tylko z zewnątrz nic nie widać. One tu będą, ja będą straszne. Patrz, przysłowie takie jest. Które z polskich przysłów straciły na znaczeniu? I jak można by je uaktualnić? Ty się nie denerwuj. Jak ja będę, mnie puszczą. Które z polskich przysłów straciło na aktualności? Uważam, że na aktualności straciło przysłowie jaki ojciec, taki syn. Tak, czytaj dalej. Co za głupoty? Dalej czytaj. Straciło na aktualności to powiedzenie i obecnie w Polsce nie można mówić jaki ojciec, taki syn, no. Tylko powinno się mówić jaki ojciec, takie radio. Maria, no bo tatuś przecież słuchasz. Matka słucha, to ja nie słucham tego nigdy. Ja nie słucham. Ja tylko kaczkom puszczam, żeby jaja większe dawali. A zresztą powiem o was tylko. Wy oba taki samo durnowate, jakby z jednej rodziny byli. Nie odzywaj tak do mnie się. Nie porównuj mnie do tego palanta. Bo ja w szkole problemów żadnych nie miałem. Wychowawczych nie stwarzałem, a na maturze to już żadnych problemów nie miałem kompletnie. Co ty to wyście mieli w zawodówce maturę? Nie mieliśmy, właśnie dlatego nie miałem problemów żadnych. I co to jeszcze ty? Z miłości też pała? Jaki miłość? Ty, miłość zakopanym pała. A nie, 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 tatuś, to nie, to jest, bo ja piszę nowe słowa piosenki, do piosenki Sławomira właśnie. Do Sławomira? Jakiego Sławomira? Moje matko, to ty nie znasz najsłynniejszego Sławomira na świecie? Tego, co ma miłość zakopanym, to w ogóle nic nie słyszał? A, to od miłości w zakopanym? No. To słyszałem. To Michalczuk mówił, ale wściekły jest okropnie. Dlatego powiedział, że jak... Sławomira wściekły? Nie, na tą miłość zakopanym. A co Michalczuk ma wspólnego z miłością zakopanym? Mama, właśnie jego córka w zeszłym tygodniu wróciła z zakopanego z brzuchem. I teraz szuka tego Sławomira, co i to zmajstrował. Co ty mówisz? No. Zawsze się puszczała. A pop to skąd wie? No jak skąd? W zeszłym tygodniu też z zakopanego wrócił. I z brzuchem wrócił też. Chodzi o piosenkę, człowieku. Co? Jaką? Przebojową. Miły zakopanym, odlewamy się szampanem. To już naprawdę ten kraj upadł nisko na kolana, żeby trzepać się sukienką i się polewać szampanem. To już naprawdę. Nie, tatuś, ja właśnie piszę nowe słowa, pojadę na ten obóz harcerski i pan od harcerstwa powiedział, że no tak śpiewać na obozie, że polewamy się szampanem, to tak trochę nie za bardzo. Ty, wiesz co, powiedz temu panu, żeby się puknął drabinkę, wiesz? No nie, tatuś... No co, szampan to przecież nie jest alkohol. Szampan to jest alkohol właśnie. Nie jest alkohol. Ja szukam właśnie, żeby... Nie jest alkohol, ci powiedziałem. Jakby szampan był alkohol, to bym ci od małego nie dawał.
Dobra, tam się alkohol, ja szukam innego słowa, żeby było zamiast tego szampanem. Dobra, no to dobra, no to napisz se wino. Oje matko, to ty durnowaty jesteś, to wino to też alkohol. Gdzie wino to nie jest alkohol? Alkohol. A skąd? To już wino z wody przemienione. Samogon. Wpisz. O. Samogon to też alkohol jest. Nie dyskutuj z duchowną osobą. Może i alkohol. Ale ekologiczny. I pyszny. O, i smaczny bardzo też. A wiesz co, to napisz ty, że one tam się polewali sokiem jabłkowym, o. No sok jabłkowy taki podobny do szampana. I... Sokiem jabłkowym, no. Tak, podobny do szampana, jak się zepsuje. Na, tak, napisz, że to od matki propozycja. Sokiem jabłkowym się polewali. No. W ogóle napisz, no, to słowa od razu. Miłość, miłość, zmieść się rabka. Tam wycisnę ci sok z jabłka. Od matki taka wersja. Dobre, dobre. Taki mądry to sam lepszy wymyśl. A czy to problem? Te piosenki to ja wszystkie sam wymyślił lepiej. O, ty, mam wersję jeszcze dla matki na rocznicę ślubu, dawaj. O. Niedługo rocznica nasza. Prezent. 65. I matce zaśpiewamy tak. Chociaż już nie jesteś młódką, będę cię polewać wódką. Co, to ma być prezent dla mnie? Ja dla ciebie, dla mnie. Będę wylizywać, wiesz co? To ja też mam prezent dla ciebie, wiesz? Na twoje przyszłe urodziny. No. Proszę dawaj, bardzo. Dawaj. Skoro jesteś już Ramolem, to poleję cię Ramolem. Ramolem był polejem. No ja, to wcale nie było śmieszne. Ale będzie nie... piekło. W ogóle to śmieszne nie było. Mam ekstrawersja, super, o. Bez alkoholu, proszę bardzo, dziękuję, sukces, do widzenia. O, dziecko, o, widać od razu, że polonista urodzany. Jaka wersja? Kurka, mam wersję. Da jaką? Bez alkoholu normalnie. Ekstra. Fajnie. A co, to taką wersję masz, co można ją na tym waszym obozie zanucić? Na obozie, to nawet na naszej oazie będzie można zanucić. O, to taka kościelna wersja bardziej, tak? Bardziej tak. Oasis. No to dawaj. Dobrze, proszę. No, dawaj, dawaj. Uwaga, leci tylko. Miłość, miłość, seminarium, polewamy się akwarium, rycerzem będę ja, a ty królikiem w nocy. I tak i...